ty ze mną tańcz, a ty ze mną tańcz i pij, które kielic zjeść, baw się i na maksa żyj. A ty ze mną tańcz, a ty ze mną tańcz i pij, które kielic zjeść, baw się i na maksa żyj. Hey! Jest w polskiej branży weekend, pięć melarzy robisz, łyka wódki, no i rozum krótki. Ale to nic złego, nie bój się niczego, napij się kolego. Polska, viva, hej! To jest klasa słowiańskie narody, piwo dla ochłody. Piękny Polek zdrowie każdy, ci to powie, już nam szumi w głowie. Polska, viva, hej! Toczą się nasze losy w rolnictwie, czyli już mamy po zasiewach wszystkich, czyli pszenżyto, żyto, pszenica została posiana. Zacząłem chować już maszyny powoli, czyli zacząłem od pierwszej. O, tutaj stoi szczepa, umyta została dokładnie i zaparkowana, niech sobie stoi. Czeka, zaparkowana profesjonalnie po prostu. Oczywiście przeze mnie. Simar. No i tutaj będziemy jeszcze. Dyszel pójdzie w prawą stronę. Pójdzie tutaj jeszcze kopaczka. Agregat w pionie się postawi. A talerzówki i inne takie rzeczy, wszystko. Młynek. Do zbowa, młynkowaliśmy pszenicę do siewu, tamtą, i będziemy wszystko resztę chować. Może nagram jeszcze film właśnie z chowania maszyn. Nagrałem trochę mycia też i jeszcze z talerzówki wszystkiego, co się uda. 90 sztuk balotów siana zrolowanych, poukładanych. Tutaj jest jakieś w granicach 6,5 tony
przemyta w tych worach. I tutaj tyle. Pługi też już zakończyły swoją rolę. Zostały umyć, zakonserwować i postawić. Przeorały w tym roku jakieś 25 hektarów. No, spokój! Spokój! Co ci? Nie wiem, to się ostatnimi czasy odbija. Już tam chyba 3 razy uciekła. Najmniej, że jest pastuch. Ja też już zakończył swoją rolę, wystarczy, mówię, go tylko wszystko poumywać i pochować. Tam są baloty, kiszonki, strawy. Zapach jest niesamowity. Będziemy, jak tylko skończy się trawa, to będziemy ją zaczynać otwierać i dawać. A tam pod tą ziemią jest troszkę kiszonki z kukurydzy. I też będziemy to wszystko. Tam na tamtym polu na całości była kukurydza. W tym roku na całości jest posiane pszenżyto. Tu będzie jakieś z ponad 2 hektary tego. Tam do tego słupa. Już zeszło ładnie. O, tutaj gdzie widać wszystko, gdzie pokazuję, tam do tamtego słupa. Tutaj, tam i odtąd do balotów. Już pogoda jak na 25 października jest dziś ładna, ciepło. Można by było coś robić, a tu niedziela. Czas odpoczynku. Jeszcze chyba do nas właśnie przyjedzie jeszcze jeden tir po słomę, bo nie ma, zostało tej słomy troszkę. Jeszcze z 20 trzeba przywieźć tutaj, bo leżą na polu na pryzmie i przywieziemy to wszystko. Też się poukłada i chyba właśnie się jednego tira wywiezie, ponieważ ich za dużo będzie. A po co nam tyle, jak mamy tylko na razie kilka byków i spokojnie wystarczy słomy, a nie musi leżeć i czekać na następny rok, bo i tak by trzeba było gdzieś to chować, a jest tyle sprzętu, że po prostu musimy maszyny schować, a baloty, słomy to pójdą do stodoły, się schowa i to będzie.